Jo, dojechaliśmy. Dojechaliśmy. To nie zoomuje. No nie, to jest fiszaj, mordo. Gitara, gościu, jest skatepark, jesteśmy pierwszy raz. Znaczy ja jestem pierwszy raz. Ale już był. Ja byłem i się wywaliłem. Ale teraz mamy ochronki. Ciach, całą drogę w ochronkach, bezpiecznie. Są ziomy, zaraz obczajmy park. Damy skateparkowi ocenę, bo czemu nie? Pierwszy vlog z tego parku. Zobaczymy, czy będziemy częściej przyjeżdżać tutaj. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy sprzęt, jest skatepark, jest Antony. Są, wiesz, boks fajny? To zaraz przetestujemy go. Ziomeczki jakieś są. Wow, duży ten park. Spory, spory. Ale park fajowy. Jak nie w Polsce, no. Jest trochę taki nietypowy, ale to jak najbardziej na plus, według mnie. Dawaj. Siema. Elo. Yo, przyjechaliśmy pojeździć. Ponoć boks jest top. No, mega fajny parczek. Coś jak nowy dwór, ale betonowy i bardziej więcej jest urozmaiceń tutaj. No, no, za chwilę pojeżdżę, ale na chwilę obecną, no to mega fajnie wygląda. Duże bęki, jumpbox spoko. Ten wolny w sumie dalej dał, bardzo się rozpędzisz. No, no, no i też się pionowy wydaje taki. Dobra, pierwszy lot, rolin taki. Wow, fajne. Yo, mega fajny, mega smooth. Gładziutki. Backflip bar. We out here with Anthony. Miałeś rację. Fajne. Ten wall też fajny. Można fajnie go pompować. I flipy też mega fajnie się robi, sorry. No mega przyjemnie. Zobaczmy tutaj. Mimo, że jest pionowy, mega fajnie się na nim zawraca. Też jest coping, tutaj można coś może pokminić. Zara. Mały tutaj, jak na... No, 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 ale mimo wszystko oddaję. I też zauważyłem w tych bękach, że jest krótkie wybicie, a długa puła. Zajdź. Całe? No git. To też ciekawe urozmaicenie. No i quarter się wydaje mega smooth. Dobra, nagramy jakieś clippersy. Ciekawe jak się wywala na tym boksie. W sensie czy przyjemnie, czy przypałowo. No. I przejście jest takie dż. Może bardziej pionowy niż myślałem. Ale mimo wszystko. No takie mało się nasmarowane wydają. Dobra, idziemy po kamerę i nagrywamy fajne klipy z bliska. Ho, ho, ho. Żyje twoja pupa? No. Clean. Ej, mi się wydaje, że brie butter to już jest taki trik, że można go robić od kopa na rozgrzewkę. Chill. Dlatego teraz ja zrobię. Yo. Yo. Taka fajna rozgrzewka, trzy próby. Ocenka. Lo, lo, lo. Co? Ocenka. Quatera? No. Wydawał się bardziej smooth, ale mega fajny. No. Mega fajny. Myślę, że takie na wielkość tego dałbym mu takie 7 na 10. Ty? No, też. Tak 7,5. W ogóle mogliście widzieć, mam takie diamenciki. Jak chcecie takie sobie zrobić, polecam. Tu Ferryvro. Zapraszam. Takiego chilla zrobię. Antoni Miłaszewicz, 2K22. Yo!
Zajawa, dawaj, dołóż nogę i będzie new learn. Na razie. Rewind, 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 late whip. Ty lądujesz tu na garbie, a powinieneś minimalnie dalej. Okej, sam. No, także jak zjeżdżasz, to nie hamuj w ogóle. Dobra. Wszystko z pompy. Dawaj, wkleję, minimalnie szybciej pojedź i jazda. Siema. Jak najwyżej. Wyleciał w kosmos. Jo, tak blisko. Pozdrawiam cię, Antek. I siódmą hef. No. Let's go. Ja też. Zara wklei. Tylko na telefonie już. Chciałem więcej. Ta? Yo. Oh. Yo. 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 Boksik serio top. Takie 9 na 10. Jak na wielkość? Jak na wielkość to 10. Wielkość 10, wybicie 8, lądowanie 9. Średnia 9. Średnia 10. Po 2,7 i tu, i w rurę. Dawaj to stąd. No i w rurę. To jest mega fajne też. Co zrobić? Stary, możesz stala zrobić, możesz coś zrobić w drop. No. W drop, bright drop. Już wiesz co. Co? You already know what it is. Panie jeździcie. Wo. No. Ale ciężko. Dawaj. Yo. Ale ten skateboard jest ładny na kamerze. Taki aesthetic. Ja to zrobię. Mogę... No co ty? No nie wiem, co mogę zrobić. Mogę zrobić. Yo. Klasa. Yo. Gang. Ojej, ale słabo nagrałem, przyznaję się. Elegancko, dawaj. To Krzysztof Podłoga Miedziński. A właśnie wysłałem ci dwa beko do oceny. Dwa beko? No, ale na gołżampie, na mordę. A, okej. To sprawdzę, będzie na ocenianiu następnym. Street. Ja myślałem, że ona tak wcina mega. Wcina? Nie, ale jest taka szorstka, nie wiem jak to opisać. Yo. Backlip. Hey, yo. Yo. Mega, mega fajny ten transfer. Polecam. Jo, już prawie. Jo. Pięk. Stala, gdzie? Z tego kotra się wybijasz, robisz stala na tym wyżej. A. Siema. No, ten kotr ma takie, jest na dwa razy jakby. Dlatego tak dziwnie się wskakuje.
Aj! Ale blisko jesteś, stary. Wziąłem, jak tutaj flipa będzie robił. Robiłeś kiedyś? Co? Robiłeś kiedyś? No ja robiłem. Okej. Brzmi jako do flipa. Jo! Yeah. Yeah. Ale hype na parku. Barhill bar. Zawody by tu były fajne. No. Zorganizuj ktoś tu zawody, please. Mega fajnie tu jest, naprawdę. Będziemy częściej wbijać z Antonim i z ekipą. To wcale nie jest daleko od Wrocławia. Jest praktycznie we Wrocławiu. Dużo możliwości na słoneczne dni. To jest szkoła, więc... To jak ktoś ma, jak oni mają lekcje, no, można tutaj przyjść i jeździć? No. No, to nie jest jakby ze szkoły, tylko obok tak, szkoły. Ale jest obok szkoły i tak... Wiesz, jeździsz, znaczy mają lekcje dosłownie tam i napalasz im dekiel w beton. Tak, że mieli lekcje i normalnie się gapili przez okno. Co ty gadasz? Ale zajęło. Dzięki za oglądanie, to był taki szybki park review i klipki z Antkiem na Kiełczowie i z ziomami. Pozdrawiamy wszystkich ziomów z Kiełczowa. A, jeszcze ja mam wlepy i te. Myślisz, że chcą wlepy? Tak, chcą. Tak? I ten teges, szmeges. Tym razem jestem przygotowany. Chcesz wlepy? Mhm. Są takie umiejętności. Albo po dwie, po jednej. Andrzej. Dobra, że ty. Czarną. Mogę? Tak, proszę. Tak jest. Kieczów. Dzięki za oglądanie, stop up, super komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Yo. 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 Au, ej, złamiesz mikrofon.